co można powiedzieć. Na pewno wszystko to, co zaczęło się złe, to od rzutu karnego czerwonej kartki, gdzie zaczęliśmy grać jednego mniej. Uważam, że do tej pory graliśmy dobrą piłkę. Przede wszystkim skuteczną defensywę i stwarzającą sobie sytuację w pierwszej połowie na zdobycie bramki. Może nie były to aż takie idealne setki, ale z sytuacji, po której mogliśmy się pokusić o bramkę, jeszcze było parę sytuacji takich, których niedokładność w paru przypadkach przy lepszym dobraniu piłki stworzyłaby się jeszcze ta ilość tych sytuacji lepsza. Strata zawodnika, rzut karny niewykorzystany, to na pewno podziałało mobilizująco na zespół, ale już w tym momencie skupiliśmy się, można powiedzieć, na obronie tego, żeby nie stracić bramki i można powiedzieć, że wszystko robiliśmy bardzo dobrze do momentu, gdzie zawodnik kopnął piłkę, bo nie ma co z piłką zrobić. Akcja naszego zawodnika też, zamiast skoncentrować się na piłce, to przepychanka z przeciwnikiem. Do końca nie wiem, czy było faul, czy nie było faulu, ale za łatwo. Jeżeli byśmy stracili bramkę po jakiejś akcji, gdzie gramy 10, rzeczywiście przeciwnik nas rozklepał, stworzył sobie tą sytuację bramkową, strzelił tą bramkę, no mówi się trudno, no nie udało się, bo graliśmy jednego mniej. Tutaj uważam, że takich sytuacji nie było, być może taka kotłanina w paru sytuacjach była, ale to tak więcej troszeczkę przypadku chaosu w tym wszystkim niż jakiejś tam sytuacji stuprocentowej dla przeciwnika, no ale taka jest piłka. Błędy ten, który robi, no to jeżeli przeciwnik je wykorzystuje, no to się mecz przegrywa. Szkoda, bo pozostawiliśmy kawał zdrowia, przegraliśmy kolejny mecz po 85 minucie, po pierwszy w Suwałkach. Potem w Pogoni Siedlce i teraz następny mecz, gdzie praktycznie w 90 minutach tracimy bramki. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Naprawdę zespół zostawia kawał zdrowia na boisku, a kiedy ma punkty zdobywać, no to je nie zdobywamy. Szkoda, bo tak jak powiedziałem, no, taka jest piłka, że czasami remis może byłby sprawiedliwym wynikiem, ale niestety goście się, czy gospodarze cieszą się z trzech punktów. Tyle. Dziękuję bardzo.